Nowa próba przełamania polskich linii. Do walki włączały się polskie czołgi. Przed państwem Franciszka Sekretarz. Najpopularniejszy polski czołg uważany. Jego wielkość może wydawać się dość mizerna. To z punktu widzenia walki z siłami piechoty było to bardzo skuteczne ruchome stanowisko karabinów maszynowych. Dodatkowo widzimy, że polska artyleria strzelała się w niemieckie pozycje i w tej chwili Niemcy zostali przypadki do ziemi również polskim strzałem artyleryjskim. Polskich piechurów wspierają także granatniki zostały wymyślone jako broń służąca do strzelania na dystans pomiędzy rzutem granatem a ostrzałem artyleryjskim. I praktycznie granatniki strzelały na odległości od 100 do 900 metrów. Ten polski granatnik, polski konstrukcji był świetną bronią, doskonale sprawdzał się w warunkach polowych, bardzo prosty do obsłudze, praktycznie wystarczyło wypoziomować urządzenie, ustawić ciśnienie w lufie i strzelać bardzo skutecznym ogniem. Wsparci przez polski samochód pancerny rzutki, cztery nasi obrońcy zdecydowali się na odrzucenie nacierających Niemców i ponownie opanowali swoją pierwszą pozycję obronną. Tego typu wsparcia